Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z mojej serii drugiej polskiej i dzisiaj chciałbym wykosić kukurydzę na kiszonkę z tamtego pola, ale najpierw zatrudnię pracownika, niech on mi tutaj kosi widzowie soję, słuchajcie, więc on tu będzie kosił. A ja lecę z tematem, ale najpierw słuchajcie, trzeba jedną rzecz zrobić. Bo poza odcinkiem porobiłem kontrakty i teraz za nie wszystkie pyk nagrody. Dobra. Więc stałem taki jakby, można powiedzieć, że tak to powiem, zastrzyk gotówki. Tu sobie pracownik zasuwał będzie. A ja wypożyczam sieczkarnię, widzowie, będzie mi to bardzo potrzebne. Więc taką oto marki Fortreat sobie wypożyczymy. I tak, konfigurację można je zmienić. Może być taka niebieska, może być też taka brązowa. Może być też taka brązowa, tylko takie, o proszę, z innym tym, takim tym, o. A może być też taka zielona. Ja sobie wezmę no, taką. I kolorku można zmienić. Taki biały może być, albo może być taki. Może być też taki żółty. Mi się on podoba. I tak jak w niemal każdej maszynie w tej grze da się zmienić również tablicę rejestracyjną, z czego na pewno skorzystam, tylko bym chciał ją mieć tylko z tyłu wypożyczam, bo tylko na dzisiaj mi to będzie potrzebne tak naprawdę. I to w kolorze brązowym se wezmę. Też dobra, więc tak, no tu jak widać kukurydza nie jest do końca urośnięta, ale na kiszonkę się kosi właśnie taką, nie, jeszcze nie do końca urośniętą. I proszę bardzo, pierwszy raz jeżdżę czymś takim. A jeszcze dodatki na kiszonkę muszę. Zapomniałem jeszcze o dodatkach do kiszonki, no właśnie. Zapomniałbym o tym. O, dobra. Taki ma to dźwięk. No. Powiem wam, że ja taką nigdy nie jeździłem jeszcze. Więc może być dosyć ciekawie, powiem wam. Ja nie wiem, jak to się podpina. Aha, dobra, bo to. Okej, dobra, bo to tu ma zaczep. I to ma kabinę tak z boku, i wiecie, ja się przyzwyczaiłem do tego, jak to w tych wszystkich kombajnach teraz jest, że to ma kabinę nie. Kurde. Nie tak z boku jak tutaj, tylko no tak, wiecie, o co mi chodzi, nie tak po środku jakby. I tak mi się trochę trudniej jeździ, jak z boku tak to mam. No dobra, ale dobra, spróbuję jakoś tak jechać, dobra. Ładne, ładne. Szkoda, że to nie moje, tylko wypożyczyłem i muszę oddać po odcinku. Abym se pojeździł takim, nieźle bym se nim po ten, nie wiadomo o co mi chodzi, popykałbym se nim. O, tu można sobie to, jak widać, regulować. To jest takie, to jak w tych normalnych kombajnach, nie jak w tych sieczkarniach do kukurydzy, tylko jak w tych normalnych kombajnach. Tutaj to jest, nie? Takie motowidło. No. Taki podbierak, nie motowidło, nie wiem co to jest motowidło, to się chyba nie nazywa tak, to jest chyba podbierak, kurde, ja się nie znam na tym w ogóle. Dobra, mniejsza. Lecę po przyczepkę najpierw. A, przyczepę miałem sobie wypożyczyć, bo nie będę korzystał z tej, co mam już na gospodarstwie. A to dlatego, iż gdyż, a gdyż ponieważ. Dobra, to zaraz tylko tam dojadę. Dlatego, iż gdyż, ponieważ ona mi będzie potrzebna do odbierania soi od mojego kombajnu. O, tu jak widać, on sobie jeździ. A co to ja żem zrobił teraz?
A nie wiem, nie wiem. Dobra, nieważne. No ma już prawie pełny, czyli 80%. Dobra. Żebym nie zawadził jakieś auto, bo się tak tym troszkę trudno steruje z widoku pierwszoosobowego. Powiem wam. Dobra, można już przyczepę wypożyczyć. Jaką? Nie chcę jakiejś dwuosiówki, tylko właśnie taką, o, jednoosiową. Bym zdecydowanie wolał. Czekajcie, tak, tak. Nie, to nie to. Za 430 euro wypożyczamy tą przyczepkę. Teraz jakoś pod nią. O, dobra, dobra, udało mi się. Jak tu ma się sytuacja? Dobra. No tak to wygląda, nasz zestaw. Którędy będzie szybciej? Dobra, tędy. Oczywiście sama kierownica mi się skręca i to mi niezbyt pomaga, niezbyt mi to nie wiem jakby to powiedzieć, dogadza, jakby domaga, o, może tak. Patrzcie, ty można też pszenicę, jęczmień i co to tam jeszcze? Owiec, rzepak, soję i sorgo i słonecznik kosić, ale to tak na kiszonkę, bo to tak się też da, nie? Jak mówię, dla niewiedzących, bo raczej większość osób wie. A tak jakby ktoś był, kto nie wie, to tak mówię, nie? No i kosimy sobie. Miniaturkę se cykniemy może od razu, o. Tako fajno. Kurde, szczerze to tak, takim kombajnem to, żem nie jeździł nigdy w tej grze. I, a ile w ogóle ma header? 3 metry, okej, okay, okej, okay, dobra, może być. No mówię, no tak na kiszonkę to się kukurydzę kosi właśnie, jak ona jest jeszcze tak, nie jest jeszcze dojrzała, tylko jak jest tak prawie dojrzała, nie? No. Może z pracownika zobaczymy, nie? Bo te okna są tak zrobione w tym kombajnie, że to tak
średnio jest widać. Kurde, ja myślałem, że tej kiszonki to nie będzie w ogóle z tego pola. Że to tak słabo będzie sypało. Chociaż nie wiem, czy to się mówi, że kiszonka sypie. Znaczy sieczka w sumie tak naprawdę. Myślałem, że to tego mniej o wiele będzie, ale jednak myślę, że troszeczkę mi tego... No troszkę może tego być, no może być. No. Można to tak opuścić, tylko chyba tak nie, to tak wygląda to o wiele moim zdaniem lepiej. Oj, patrzcie jak to fajnie wygląda, o kurde, ty bo ten, to przyczepa już jest pełna. Czekajcie, to pojedziemy sobie tam do mojego silosu na kiszonkę. A przez pole przejadę, a co tam? Przecież tutaj mam wyłączone to gniecenie, więc luzik. Kurde, nie wiem czemu, ale myślałem, że to będzie mało tej kiszonki, ale... Może będzie dużo, może będzie nawet fajnie spał. I czekajcie teraz, żeby tak tu ładnie tyłem podjechać. A na tym polu była pszenica uschnięta, czy jęczmień, to se za ten, jak widzę, to se za ten, jak to się nazywa. Nie zaorali, tylko ten, zakultywatorowali, no, chyba tak jakoś, tak to nazwijmy właśnie. Tutaj to wysypuję, bo tu jest mój silos na kiszonkę. Te takie, ta słoma właśnie, co tam widzieliście, to jest mój silos na kiszonkę, dokładnie tak. No, taka ciekawostka. O. Tak ładnie soja mi tu rośnie i ja żem w nią sobie wjechał. Jak tam, o dobra, tu już pełny to... Lecimy z zeturem. Palimy zetura i kurde lecimy, nie? Że tu mało czasu mam, bo chciałem w tym odcinku oprócz tej kiszonki jeszcze jedną fajną akcję zrobić, ale myślę, że chyba może się nie udać. Niestety tego się obawiam. Dlaczego? Dobra, no to jedziemy tam. Dobra, gaszę i lecę tutaj. O. Nie wiem czemu, ale nie wiem czy... Czemu, ale mnie... chyba widziałem jak tu jakieś drzwi się otwierały. Nie wiem czy tu serio robiło. Chyba tak, chyba się otwierały. Znaczy, przepraszam, zamykały. O, bardziej tak.
panie chcący sobie nacisnąłem kółeczko, czyli zatrudnienie pracownika, a nie ja chciałem sobie samemu pokosić tutaj, a nie żeby pracownik mi to byle jak zrobił, bo on to byle jak robi. Czekajcie, ja tu normalnie kukurydzę koszę, nie widzicie? No. Miniaturkę robimy. Chciałem jeszcze fajną jedną akcję zrobić tu w tym odcinku, ale chyba już niestety się nie uda, nie zdążę już. A szkoda, szkoda, bo by było fajnie, byłoby ciekawie, tak? Bo jeszcze bym chciał rozlać gnojowicy na tym polu. Ono wymaga chyba zaorania z tego, co mi się... Tak, tak. No więc bym sobie rozlewanie gnojówki zrobił. No, te drzwi się otwarły, nie? Znaczy zamknęły. Okej, okej. No chciałem jeszcze, ale nie zdążę, bo jak widzę, jak szybko się ta przyczepa zapełnia, muszę cały czas z nią gonić do tego. Ajajajajaj, tu nie, tak się nie jedzie w tym miejscu. Oj, kurde, wsteczny rzuciłem niechcący. A jak zobaczyłem, no jak szybko się ta przyczepa zapełnia, to jednak stwierdziłem, że nie, dobra, ja... Nie zdążę jednak. Ten kombajn ma strasznie małe kółeczka z tyłu i one się tak... są bardzo skrętne i przez to... to zahacza strasznie o tą moją przyczepę. O dobra, już jest 100%. Więc trzeba znowu jechać. To odwieźć. Ten header, ta przystawka, co mam ją z przodu, ona chyba też może zboża kosić, różne tego typu, wiecie, pszenica, słonecznik, soja i tak dalej, też na tylko na, też na jakby ten, na kiszonkę, nie, i tak w postaci takich, tak mi się wydaje chyba też, nie, tak w postaci takich tych, tej sieczki, nie? Teraz obalimy ten mit, czy to jest prawda, widzowie, na przykładzie tego oto owsa. No jest to prawda, jest to prawda, no nie, no jest to, nie? No to o mi jaki se tak poprawiam na polu, przynajmniej będzie jakiś z tego owsa, co tu o mi jaki zostały użytek. O, trochę sorgo sąsiadowi ukradnę nawet. Dobra, ty, żeby nie widział, spierdzielam stąd. Ale kurde, ale ja jestem normalnie. Ukradłem sorgo sąsiadowi. Dobra, czasu nie ma. Lecimy na pole. Nie wydurniamy się, kurde. O. Ja no, piękna jest ta gra po prostu. W tej grze jest wszystko można, nie? O, nawet sarna z wrażenia, aż kurde,
Ciekaw się boi takiej machiny, nie? Boi się takiej machiny wielkiej, nie? Ta sarna. Takiej maszyny. Ja sobie kupię takiego kiedyś chyba. Sam muszę takiego kupić. Bo ten nie jest niestety kupiony, ja go tylko wypożyczyłem. Po tym odcinku, po tej akcji, muszę go oddać niestety. Po tej akcji niestety będę go musiał zwrócić. Co mi się nie podoba bardzo. Szkoda, bo on taki fajny jest. No mnie nie stać na takiego, na kupno takiego to... Oj, chciałbym, ale... Gdzie to w przyszłości dalekiej jakieś? No i pyk, lecimy tutaj dalej z tym tematem. Oj, do miniaturki mógłbym też takie ujęcie wrzucić ze środka tej sieczkarni. O, to też mogłoby być takie ciekawe dość. No akurat to błąd, że na takim, no trochę jednak dużym polu zasiałem tą kukurydzę. O, mogłem tam, gdzie owiec był na tej, na... o, tutaj, nie, na 46, chociaż to by jeszcze dłużej zajęło. O kurde, bo ja nie zauważyłem, że to już jest pełne, nie? Nie no, to pole jest jeszcze większe, to by jeszcze dłużej zajęło. E, gdzie? A nie, dobrze jadę, no. O kurde, o Jezus, jak ja żem wjechał, to będzie potem chyba trudno, może... być, a nie, nie będzie trudno ubijać, tylko tutaj jest trudno wjechać, bo mam przyczepę za sobą i to tylko dlatego jest tak właśnie, a nie inaczej. Jak tam jest jeszcze silos, to nie mogę już sypać. Aha, bo tam jest działka sąsiada. Tam jest działka sąsiada, mędy. Dobra. No, ja se zarobię i kupię tą działkę. Będzie moja już, a nie tego skurczysy. No. No, będzie moja działka, a nie tego Ale co? Dobra. Czas, a nie, gdzie ja to skończyłem sobie? A, tam. O, tam gdzieś. A tak przy okazji sobie troszeczkę popodcinam tego, co tutaj mi zostało.
Dobra. Teraz trzeba tak sobie objechać w drugą stronę. To chyba tak średnio wygląda, jak się tak robi. Nie no, moim zdaniem lepiej to jest tak, o, mieć w samej górze. No szczerze to... Ładnie, żem se, kurde, wykosił pole. Znaczy jeszcze nie wykosiłem, ale już tak prawie, nie? No, już tak prawie, że no. O Jezus, dobra, znowu ten. Kurde, znowu mi się zagapił i ten. Normalnie, może ten film się nagrać dłuższy. Dlatego mam taki sprytny pomysł, żebym go wrzucił na YouTube'a jako prywatny, potem go sobie na komputer ściągnął i go sobie obrobił i bym sobie przyspieszył go. Nie wiem, czy tak zrobię, raczej nie, ale no, ale może, nie wiem. Mogłoby tak być, tylko nie wiem, czy mój laptop by dał radę, czy no. Nie wiem, ile ten film będzie ważył, pewnie z jakieś... 4 GB, nie wiem, ja mam takiego słabego laptopa, że by to ledwo. Gdyby to tak ledwo pewnie zniósł 4 GB. Ja bym się wcale nie zdziwił właśnie, gdyby to było tak, jak ja mówię. No więc dobra, no, trudno. Polecimy sobie na pole od razu znowu. Pan normalnie to... Można jeszcze też inne uprawy oprócz kukurydzy też kosić, nie? To się zdziwiło mnie to, bo w innych kombajnach tak są takie przystawki, to tym się nie da, tylko do tego jest jeszcze inna przeznaczona specjalnie. Znaczy w tym też jest taka też do trawy, nie? Właśnie, do tego też jest taka właśnie, która może to samo kosić, tylko jeszcze zamiast tego kukurydzy może kosić trawę, o. Właśnie tak, też taka jest i to też jest ciekawe. Dosyć też to jest ciekawe, ale ja kukurydzę koszę, bo taką akcję sobie chciałem zrobić. Prawda, no ten. Łoki, wjeżdżamy w to.
kurde. Bym to tak na hita zdjął. W sensie tak. By mi się udało, to tak na hita. O, proszę bardzo, ładnie. Udało się na hita to wziąć. No prawie, w sumie prawie. Jak tam tyle zostanie, to moim zdaniem. Znaczy nie, no, tyle to nie, tyle to nie może zostać akurat, ale. Takie drobne omijaki, to nie, dobra, poprawię też. Kurde, długi ten film chyba już jest, nie wiem, ja on trwa, nie liczę czasu nawet, ale chyba pewnie, chyba może już będzie coś około 40 minut, nie wiem. Możliwe, ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby to było właśnie tak. Ech, kurde. To jest najgorzej. Tak teraz właśnie. O, dobra. A bo byłem na to przełączony na przystawkę. Dobra, okej. No. Czemu to nie sypie? Się pytam. No i ostatni przejazd i będzie się można rozchodzić. A i znowu. A jak, kurde, ja się zapominam przełączać między narzędziami. Okej, to już chyba na hita powinienem zdjąć. Tam jakieś omijaki zostaną, ale dobra, to się poprawi. To nie jest problem. O, no i tak to właśnie z widoku kierowcy, pierwszoosobowego widoku, to właśnie wygląda w ten sposób. Więc ładnie wykosiłem na głowie. Dobra, tyle to już zostanie i tyle, bo to jest naprawdę niewiele, aż tyle mi nie jest, nie trzeba poprawiać. Kurde, ja myślałem, że tu mniej tego będzie, a tu proszę, jak se zarobię. No jakbym tam coś zarobił, zasiał jakąś uprawę normalną, to bym więcej zrobił. Może się przyda, widzowie, taki szonka, wiecie po co? Żeby TMR krówką zrobić. O kurde, ja to mam łeb, nie? TMR będę robił normalnie. O. Ach, nie mam dostępu, bo oczywiście tu jest teren sąsiada. Kurde, ta gra tak nie powinna działać. Zdecydowanie się z tym nie zgadzam.
No i co widzowie, w tym odcinku już by mogło być w sumie na tyle. Ja się z wami żegnam, tylko całą tą maszynerię trzeba będzie sprzedać. Znaczy sprzedać, zwrócić, przepraszam. No i co, no i do następnego, nie? Narka. Widzimy się w jutrzejszym filmie. Chyba z polskiej serii, tej nie tej, tylko z tej drugiej. Dobra, pa.